Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach przygotowali dla nauczycielskiego grona specjalną część artystyczną. Na kilka minut przed rozpoczęciem o kilka słów poprosiliśmy dyrektor szkoły panią Monikę Bugielską. Przypadający jutro tak naprawdę Dzień Edukacji Narodowej, nasza społeczność szkolna postanowiła uczcić już dzisiaj. Potocznie, jak pan powiedział, jest zwany też Dniem Nauczyciela. Klasy nasze piąte przygotowały taki montaż słowno-muzyczny, zaprosiły na niego wszystkich pracowników szkoły, grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych, żeby nam podziękować, ale żebyśmy też wspólnie mogli świętować i docenić to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Możemy ze sobą spędzać czas, nawzajem się od siebie wielu rzeczy uczyć. I taka może, nie wiem, własna refleksja. Mamy ten rok szkolny jakby wreszcie po 2 latach zwariowanych, wcześniej pandemicznych. Czy jakby wszystko już wróciło kompletnie na swoje tory? Myślę, że tak, że zdążyliśmy już się odnaleźć w tej rzeczywistości popandemicznej. Tamten rok już był takim rokiem, gdzie dużo czasu spędzaliśmy razem stacjonarnie. W tym roku również także pełną parą wszystko wróciło na swoje tory. Cieszymy się sobą nawzajem i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Życzymy nauczycielom zawsze uśmiechu na twarzy i satysfakcji z pracy każdego dnia w tym wcale niełatwym edukacyjnym powołaniu.